szkole średniej nr 3 w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, z polskim i rosyjskim językiem nauczania, pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 107 pierwszoklasistów. Podczas uroczystego apelu dyrektor szkoły Svitlana Dołgowa przywitała gości, grono pedagogiczne, rodziców, uczniów oraz pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy stanęli na szkolnym podwórku. Renata Klęczańska, nauczycielka języka polskiego skierowana przez ORPEK, opowiedziała, na czym będzie polegać nowa reforma edukacyjna w klasach podstawowych. To, co dzieje się w klasach 1-4 w tej chwili, u nas było wiele, wiele lat temu. I kiedy ja przyjechałam na Ukrainę, dostałam klasę pierwszą, drugą, trzecią, właśnie pracowałam według tej metody, która dzisiaj jest na Ukrainie obowiązująca. W klasach młodszych naturalnie. Nauka przez zabawę. To jest pierwsze i najważniejsze. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tej nowej podstawy programowej. Będzie więcej zabaw dydaktycznych, będzie więcej ruchu i większe takie nastawienie na wypowiadanie się, na rozmowy na lekcjach. Większy luz. Na zakończenie uczennica pierwszej klasy oraz uczeń 11 klasy zadzwonili pierwszym dzwonkiem.